tej, że my to wszystko tak chętnie łykamy, tylko że z dużą intensywnością. Wie pan, na pewno w czasie takim niezwykłym jak teraz, w sytuacji kryzysu, w sytuacji niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności, na poziomie psychicznym u wielu osób pojawiają się konkretne potrzeby, które tego rodzaju teorie spiskowe po pierwsze zaspokajają, po drugie to jest nie tylko potrzeba wskazania wroga, ale też potrzeba szybkiego reagowania i posiadania jak największej ilości informacji, które mogą wręcz ocalić życie. No bo dzisiaj jesteśmy w sytuacji tak naprawdę, kiedy jest to kwestia życia lub śmierci, prawda? No, czy dobrze zareagujemy? W jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak. Czy dobrze zareagujemy? Chyba nie aż tak zero-jedynkowo, ale może tak się zdarzyć. Znaczy, myślę, że na poziomie psychicznym, na pewnym etapie właśnie, im większa jest panika, im większy jest lęk, tym bardziej pojawia się myślenie zero-jedynkowe. I wtedy jakby mamy sytuację taką, że musimy szybko podejmować decyzję, czy dana informacja, która do nas dociera, jest prawdziwa, czy nie, czy warto w nią uwierzyć, bo wtedy mogę ocalić na przykład zdrowie, czy nie muszę w nią wierzyć, bo to nie wpływa na moje zdrowie. No ale tu się mogę przyczepić i powiedzieć, a co właściwie do rzeczy z moim zdrowiem ma to, czy wirus został wymyślony przez Amerykanów? Jak to się ma do mojego zdrowia, do tego zero-jedynkowego schematu? Jeden z przykładów, inny przykład, który taki trochę innej kategorii, ale dobrze obrazujący to, o czym mówię, to jest kwestia informacji na temat tego, czy przyjmować ibuprofen, czy nie przyjmować. Czy tylko paracetamol działa? No nie, ale tu przepraszam, to nie jest dezinformacja, tylko to jest chaos informacyjny dotyczący agent WHO z jednej strony, a z drugiej strony Europejskiej Agendy Leków, która też nie do końca umiała swój komunikat sprecyzować, plus jeszcze minister zdrowia francuski, który się w tej sprawie wypowiadał. Tu rzeczywiście akurat tą kwestię jakoś tam próbowałem prześledzić i tutaj nawet farmaceuci mają problem. Właściwie jak te komunikaty dość mocno się rozjeżdżające interpretować, więc nie wiem, czy to jest kwestia celowej dezinformacji, czy to jest po prostu kwestia chaosu, który rzeczywiście wystąpi. Ale to jest kwestia chaosu informacyjnego, a jednym z celów dezinformacji jest także wywołanie chaosu informacyjnego. No ale chaos się może też pojawić sam z siebie, to nie od razu jest zaindukowany przez dezinformację. Mhm. Tak, zgadzam się, ale podałem ten przykład po to, by pokazać, że w takich sytuacjach może się pojawić takie zero-jedynkowe myślenie. To nie jest teoria spiskowa, to jest przykład chaosu, ale zero-jedynkowe myślenie się pojawia. Epidemia koronawirusa służy temu, żeby w sposób kontrolowany wymordować 60% ludzkości. No dobrze, a teraz już, dobrze, zatrzymajmy się z tymi fantazjami, bo ja też mam takie poczucie, że emitując je tak w eter, my też nie robimy dobrej roboty. Jak sobie z tym radzić? Może tak, takie salomonowe rozwiązanie na dezinformację. Sprawdzać informacje, sprawdzać źródła informacji, które czytamy, którym wierzymy, którymi chcemy się kierować i chcemy je dalej opublikować. Sprawdzać źródła. To powinien być nawyk, którym powinniśmy się kierować nie tylko teraz, ale zawsze w sieci. Jeżeli źródło jest nieznane, dziwnie wyglądające, nie podaje żadnych szczegółów na temat autorów tekstu. A jak rozpoznać dziwnie wyglądające źródło? No to jeżeli jest anonimowe, jeżeli nie ma informacji o autorze, jeżeli jest to strona, którą widzimy po raz pierwszy, ma albo na przykład strona, która ma adres podszywający się pod inne znane, wiarygodne medium, ale trochę się jednak tym adresem różniące. To wszystko albo na przykład nie mamy właściwie danych dotyczących tego, kto redaguje tą stronę, prawda? To jest też istotne. Nie ma wskazówka. Danych kontaktowych poza formularzem do wysłania mail, ale nie ma adresu, nie ma nazwy firmy. To wszystko są elementy, które wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z niewiarygodnym źródłem. Wtedy takiej informacji lepiej nie publikować, czy nie wierzyć w nią, poszukać w innych źródłach wiarygodnych, sprawdzić, czy na portalach fact-checkingowych, czy może to już zostało zdementowane, czy jest jakieś wyjaśnienie. Im bardziej sensacyjna wiadomość, tym bardziej powinniśmy na to zwracać uwagę, ponieważ fake news i dezinformacja bazują na wywoływaniu silnych emocji w ludziach. Dziękuję bardzo. Anna Mierzyńska, specjalistka marketingu sektora publicznego, analizuje funkcjonowanie polityki w sieci. Dla Państwa i moim gościem dziękuję bardzo. 13:18. Połączenie.
Autopromocja. Nie musisz wychodzić z domu, żeby się dowiedzieć czegoś nowego na temat wirusa. Dziennikarze TOK FM dowiedzą się wszystkiego dla ciebie. Ty możesz spokojnie zostać w domu. Przewietrzyć mieszkanie, posprzątać, zrobić zakupy przez internet, porozmawiać z rodziną przez telefon, a potem odpocząć słuchając audycji i podcastów. Coraz głębszy ostracyzm, jakby coraz mniej jest lekarzy, coraz mniej jest opcji na kontakt z drugim człowiekiem, mimo że często ta osoba tego wydaje się nie potrzebuje. Ja jestem programistą, więc tak naprawdę przychodzę do pracy, czyli odpalam komputer, pracuję. I kończę. I tak naprawdę nie potrzebuję jakiegoś dużego kontaktu z drugim człowiekiem, ale zauważyłem, że... Taka, że nie możemy mieć kontaktu i nie mamy dostępu w ogóle do pomocy, tylko ten kontakt jest nieco inny i bardziej ograniczony, ale jest. Pani Ewa z Warszawy do nas zadzwoniła. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Witam panów i witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałam powiedzieć właśnie, korzystając z obecności psychologa, że na przykład jeśli chodzi o mnie, to ja na samym początku, jak tylko już była wiadomo, że ta zaraza do nas przyszła, bałam się. A w tej chwili jakoś stopniowo ten lęk jakoś tak jakby odstąpił. I wydaje mi się, że tak jak ja bym sama zmieniła swoje postępowanie, po prostu wyłuskuję to, co jest w tej sytuacji korzystne dla mnie i dla moich najbliższych i po prostu wtedy jakoś się uspokajam i jakoś nie myślę o tym. Na przykład zorganizowałam sobie w tej chwili, wiadomo, że wszyscy siedzimy w domu, zorganizowałam sobie w ten sposób czas, że umówiłam się z najbliższymi przyjaciółmi, z rodziną, że kontaktujemy się bardzo często o określonej godzinie, telefonicznie oczywiście, i wymieniamy swoje, czy wszystko jest w porządku, czy tam się nic nie stało, i człowiek tak jakby się uspokajał. Poza tym, tak jak powiedziałam, w tej chwili już jakiś czas trwa ta choroba i ten lęk wszystkich ja tak jakby obejmował, ale po prostu w perspektywie i w porównaniu z tym, co się dzieje na całym świecie wśród innych państw, myślę, że my jako Polska i w ogóle my jako Polacy i mieszkańcy jakoś z tej sytuacji wybrnęliśmy i po prostu uważam, że to wszystko się skończy dobrze, tak jak tutaj pan doktor powiedział, że ta sytuacja to nie jest sytuacja, która się nie skończy, ona się skończy. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za pani telefon, za pani głos. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzymy. Przed nami teraz informacje Radia TOK FM o godzinie 21, a po 21 nadal w naszym studiu Armen Mekhakian, psycholog, psychoterapeuta, znany państwu z kinoterapii, z anteny Radia TOK FM, i nadal państwa głosy. Przypominam numer telefonu 22 44 044. Mikrofon TOK FM. TOK FM. Wiemy, o co zapytać. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 17 marca, jest 21. Informacje TOK FM. Adam Ozga. Jest zgoda, Unia zamyka zewnętrzne granice. W korkach na polskich granicach utknęli obywatele państw bałtyckich, którzy mają odciętą drogę do domu. Euro 2021. Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się na zamknięcie zewnętrznych granic wspólnoty na 30 dni. Taka decyzja zapadła podczas wideokonferencji. Poszczególne kraje mają wprowadzać ograniczenia natychmiast, a rekomendacje Komisji Europejskiej zostały przyjęte. To oznacza, że obywatele unijni będą mieć możliwość powrotu do swoich domów. A na przykład Łotysze wracający z Niemiec też powinni być przepuszczeni przez polską granicę. Dziś na granicach tworzą się potężne korki, nawet 40-kilometrowe. Mieszkańcy państw bałtyckich nie mogą wrócić do domu inaczej niż przez Polskę. Premier Mateusz Morawiecki miał zapewnić szefową Komisji Europejskiej, że polskie władze pracują nad rozwiązaniem tej sytuacji. A szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że przyszłotygodniowy szczyt Unii nie odbędzie się. Zamiast niego zaplanowana jest telekonferencja. Również w formie telekonferencji odbędzie się zaplanowane na 10 rano posiedzenie Rady Gabinetowej. Będzie prowadzone z siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a poświęcone przygotowaniu.